Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Mandalayte Warband, a dzisiaj kolejny mod. No jest taki mod wzorowany na dodatku do Total War'a. No więc cóż. To tu krzyżacy, Polska, jakieś inne państwa. Jest to jakoś nawet nieźle przetłumaczone na język polski. Będziemy doświadczonym wojownikiem. Dzieckiem z... nieważne. Przedstawicielem szlachty. Rządza przygód. Dołączy do poszukiwaczy przygód i ruszaj do Europie. Nie ma wyjścia bez zapisu. Pakujemy wszystko w siłę. Oczywiście mam te oszustwa. Wiadomo, że tak mi się wydaje, że teraz mam. Tak, chyba mam. Właśnie, żeby mu co jak najlepiej pokazać, żebyśmy się nazywali z... Szko... Z... Tańca. Jeśli ktoś oglądał Krzyżaków, to zna tę postać. Jeżeli nie, to nie. Dobra, tak, ja włosy sobie szczelę. Taka broda. Czyli taki kolor włosów. Strzelę. Ło, takich włosów to nie będziemy mieli. Takiej będziemy... O! Dokładnie. Unii Polsko-Litewskiej. No i widać, że tu się zaczyna jak w normalnym Warbandzie, typu, że są jakiś bandzior, który chce napaść teraz. Dobra, ruszamy więc. No i może uda nam się dzisiaj pierwszy zamek zrobić. Aha, tu idzie. Siema. Dobra, bierzemy miecz. Oj, pięknie. Zara tu przyjdzie. No idzie. Kupiec z Krakowa. Ale ziomek, nie, 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 nie. Nie jestem zainteresowany tą propozycją. Kraków. Tak bym. Dobra, wchodzimy na rynek z brojami. Co my tu mamy? Tak. Da się dodać rzeczy. Zlecimy, no fajnie, będzie jakieś ciekawe rzeczy znaleźć, że tu jakieś rzeczy dodatkowo z moda. Ale poszukamy czegoś. Szybko 100 tysięcy sobie pieniędzy damy. No i pokażę tego moda najlepiej jak potrafię. No może kiedyś będzie jakaś seria, to będziemy sobie w niego grali tak po prostu, bez oszustw. Mam nadzieję, że możemy tutaj nosić wszystko. Bez jakiegoś problemu. Na przykład nie mamy siły. Jak ten hełm był? Nie, na tym hełmie nie było, żeby ten hełm. Na razie bronią. Taka tarcza będzie lepsza. Wymagana siła 10 to akurat mamy. Taką szablę weźmiemy i to sprzedamy. Towarami to jakieś jedzenie nakupujemy. Dobra, tawerna. Idziemy na tawernę. Mamy do jakiegoś dawnego kawalerzystę. Może nie będzie to miniaturka dzisiejszego odcinka, ale cóż wymyślę. Nie, nie będziemy brali tych, bo oni się wiecznie kłócą. No i teraz tak będzie. Wieliczkę mamy. Chwila, chwila, chwila. Jest Gdańsk. Tylko że Krzyżacki. I Gdynia. No dobra, lecimy w takim razie do Lubaczowa. Czy jakoś tak. Werbujemy ochotników. Zrobimy sobie z nich najlepszą polską armię. O, no to co? Jakiś obóz. Ale mają obóz. Polski piechociarz. Możemy werbować u niego polską armię. Polski zbrojny. No bardzo chętnie ich przyjmiemy. Czy u wszystkich już wykupiłem całą armię? Tak, chyba. Dobra. Nie będziemy tego zbierać, po prostu u wszystkich już. Wiem, jaki możemy maksymalny oddział. 52, no to zaraz będziemy mieli maksymalną armię. No, nikt nie chce do nas dołączyć. Nie, nie będziemy się na razie bili. Na początku to sobie wiadomo tą armię wyekspimy. Dlaczego nikt tu nie chce do mnie dołączyć? Halo? Wlocławek? Ale tu chce do mnie dołączyć aż 5.
trzech. Nikt. Siedmiu. Mam oddziała. Jeszcze trochę możemy tutaj zatrudnić. Sześciu. Bardzo fajnie. Pojedziemy tutaj do jakiejś trakai. Jeden gość. Grodno. A, bo mamy maksymalny oddział, więc dobra. Robimy sobie dwóch polskich rycerzy. Polscy łucznicy. I zrobimy sobie jednego polskiego pikmana, jednego sierżanta, teraz tak. Sierżant. Lepiej pójść w sierżantów. Polski piechur. Polski zbrojny. Będziemy tu pewnie więcej tych rycerzy polskich, więc to warto będzie ich sobie tutaj zrobić. Bo oni są naprawdę pewnie dobrymi jednostkami. I my teraz na polskich rycerzy robimy. No to trochę potrwa. Pięć lat później. Jeszcze trochę. I ostatni. Bo tak, na sam szczyt bierzemy polskich rycerzy, później jednych kawalerzystów, łucznicy, sierżantów, tych, tego i tych mamy tutaj. To chyba jedziemy właśnie z krzyżakami. Albo coś. Tu mamy oddział jakiś. Mamy przewagę dwóch ludzi. Atakujemy. Jeszcze mnie usłyszysz, gościu. Poddaj się lub giń. Atakujemy. Spróbujemy się odbić Gdańsk. Zjedziemy, panowie. Całą polską siłą na pewno uda nam się odbić Gdańsk. Znaczy to za chwilę musimy na początku armię taką potrzebną zabrać. A później ruszyć na Gdańsk. I na tym spróbujemy zakończyć odcinek, czyli na próbie odbicia Gdańska z rąk krzyżaków. Siema. Czy to jest ich szefu? W hełmie? Ej, gościu, przede mną się taki hełm. Wyskakuj. Już spadają. Ej, bo ja tu jeszcze nikogo nie pokonałem. Pięknie. I pięknie. I pięknie. I wbicie doświadczenie. Chodź tu. Ty kurtupa, wracaj tu. Panie Pełmie, czy mógłbyś... No chodź tu, gościu. No i... On miał być mój, ale nieważne. Ej. Nie ma żadnego kogo do niewoli niestety, ale sobie weźmiemy, to sobie nie wiem, sprzedamy albo coś. Zrobimy ileś. No dobra. Ile mogę tych ludzi są w Gdańsku? 200. Niedobrze. O, ktoś tu wszedł. I 53, dobra. No to może musimy być trochę z liczniejszym oddziałem, albo po prostu więcej ich wyeliminować, żeby zwiększyła się nasza liczba żołnierzy. A na sam koniec, po zdobyciu Gdańska, zwiedzimy sobie całą mapę. Znaczy nie będziemy po niej jeździć, to sobie po prostu kamerą przelecimy, bo na razie tego nie zrobiliśmy. Wiemy tylko, że jest nasze królestwo i jest... zakonu krzyżackiego. Dobra. Już tam do nas strzelają z tych łuków. Dawaj, mój wierny koniku. Może nie jesteś mega super, ale jesteś. I wjeżdżamy we wroga. I do ataku. Halo?
grzązłem wśród swoich rycerzy i krzyżaków. Dałbyś jakąś fajną miniaturkę w sumie zrobić. W sumie mogłem zrobić miniaturkę tego z tego głównego tam tła i później jakoś przerobić. To mogło być fajne. A później zrobić tego zdjęcie i miniaturka zrobiona. Myślę, że to mogło być ciekawe. No ale dobra. Skupmy się na początku na grze. Kolejny na wiali. Kurczę, nie znałem tych rzeczy. No trudno. Teraz to my możemy pieniędzy trzech ludzi mieć. To pojedziemy do jakiegoś miasta. Do Warszawy. Przynajmniej ona jest jeszcze nasza. Tawerna. I najmiemy sobie tylko tych tutaj. Ryn. Nie chcę na arenę. Możemy się zobaczyć, jak ona wygląda. No już pana. Wow, o, nawet się biją z kimś tutaj. Ja tam nikogo nie ma. Dobra, spadamy. Rynek końmi. Prędkość 50. Dobra, to weźmiemy tego konia, tego sprzedamy. I weźmiemy jeszcze zbroję, to nie, no nie będziemy brali zbroi i krzyżaka. Mam 50, 49. 7, 7. 32, 35, 10, 7, te rękawice są lepsze. Jakiejś fajnej polskiej zbroi to tu nie mam. Dobra. Nie będziemy, oczywiście będą atakowali tu jeszcze Gdańska, bo to w ogóle nie ma szans jeszcze. No za mało ludzi mamy. Ile tu jest ludzi? 141. Czy mamy jakieś w ogóle szanse na zdobycie tego zamku? Nie wiem, ale warto spróbować. Oblężenie zamku, zróbmy to. Mam nadzieję, że będzie wieży oblężniczej. Oprowadźmy, żeby... O, wychodzą przeciwko naszemu szturmowi. No spoko. O kurczę. Ale idziemy... za mną, myślę, że tak będzie najlepiej. Wezmę sobie tarczę jednak na wszelki wypadek, bo to może się dziwnie skończyć, albo źle. Nie cierpię, jak wychodzę przeciwko nam. Wolę, jak zdobywam normalnie zamek. Słuchajcie się, tak jak zbroja to świeci. Warren, ile kolor to myślę, co zbroję? Właśnie, to ty masz zbroję, zbroja tak się fajnie świeci. Też chcę taką, jakiś błąd tekstur albo coś, ale... Czyli nie polecam, jeśli chodzi o maskowanie tej zbroi, bo to jest fatalna. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Spadaj, gościu. Iść, iść, iść. Może być łatwy. Uda się chyba wygrać. Nawet ten zamek zdobędziemy. Chcielibyśmy rozwierzyć własne królestwo. Fajnie by było, byśmy stworzyli Berkshire Irlandii. Dobra, jeszcze jest. Tutaj jeden typek. Dobra, tak sobie z nim poradzimy. Chyba więcej typków. Jednak. Tutaj jeden tamtego ucznika. Ej, tym jeszcze czymś go pokonałem. Dobra, pokonałem, ale ty widzicie. No i się udało, pod murami zwyciężyć, a teraz lecimy. Drabina, na szczęście. Dobra. Słuchajcie się. Biorę wielki mieczor. I lecę do ataku. Za mną, pany... Gdzie wy tam na dół idziecie? Za mną ma się iść. Chodźcie za mną. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nic się nie bójcie. Pod moim dowództwem na pewno nic wam się nie stanie. Dobra. Pa. Jakiejś niewydukowanej. Jak mówię, pada, żeby pójść za pierwszym razem. Siema, ja do tego przyjazdem.
Tak naprawdę moim głównym celem było odbicie Gdańska z waszych rąk, ale ponieważ na razie chciałem sprawdzić, czy w ogóle mogę odbić ten zamek i zwiększyć, no i mieć swój własny sztandar, to jeszcze chciałbym mieć, no, w sumie nie wiem, co sobie życie odnowimy. Pamiętajcie, to tylko testowanie moda, tak? Ja tu na nim nie prowadzę serii. Gdyby prowadził na nim serię, to byłoby bez oszustw. Ale że. Ja tego pokazuję, tylko moda i pokazuję, że jest fajny i można sobie w niego pograć. To na oszustwach. I tak nie było nie krzywdę, bo tu nie ma innych graczy. Bo sobie gdyby był na multiku, ale. Że nie gra na multiku, to. O! Chodź. Nie, bo z dachu spadniesz. No tak spadniesz. Dobra, atakujcie, ja tu spróbuję jakoś wejść. Tylko nie chodźcie za mną. Bo tu macie jeszcze jednego znajomego, nieważne. Moje, nie wchodźcie za mną. Mało ich obchodzi. Tak, muszę na waszych głowach stanąć i pozwólcie mi tam wejść. Są nie łuki, jedno macie mi tam pozwolić wleść. Dobra, nieważne, zejdę sobie zwyczajnie na dół. Do ataku! Ej, czemu żyjesz? For Honor by cię ukatrupiło. Dobra, mamy schody. Tam strzelają. Co do Warhammera jeszcze wrócimy, tylko musi się skończyć problem techniczny. Kiedy się skończy? Nie wiem. Kiedyś. Póki co, wracamy do tych starszych gier. Też fajne. No i jest czas na testowanie nowych modów do Warbanda. Dawno nie było w sumie odcinka. Mam kilka modów. Całkiem fajnych. A jak nie, to jeszcze poszukam jakiegoś ciekawego, to wydawał się ciekawy. No mam jeszcze kilka modów, tak, mam jeszcze. Jakby kto chciał taki mod, też może stać się z całą serią na kanale, na przykład. Dobra, gdzie to jeszcze jakiś typek jest? Bo go muszę znaleźć, szukać. Halo, ktoś tu jest? To kto tu jest? O! To wy się musicie tylko spotkać nawzajem, żeby ogłosić zwycięstwo. A w ogóle jak wyciągniemy tych chłopaków, co na dach spadli? Jak ci? To jest moim wieńcem. 46. Mój hem jest lepszy. Opór 3. Opór. No ale macie dziadostwo, a nie rzeczy. Dobra. Lepsze nagrody? W sensie, że to miasto nie będzie moje? Ale jak będzie moje. Chyba jednak to miasto będzie moje, dobra. No to cóż. Wejdźmy może do tego. Do Venus, czy jakoś tak. Czy ja mogę swój sztandar? Halo. Czy ja mogę swój sztandar dostać w końcu? Chyba nie mogę. Może trzeba pójść do króla. Ale pójdźmy do króla. No powinien być w Krakowie. Albo i nie. A tu co, kto się z kim bije? Bandyci. Grupa wieśniaków potrzebuje wsparcia. Nie zostawimy ich tak. Trzeba było najpierw powiedzieć, że ci dezerterzy to mają rycerzy u siebie albo coś. No już nieważne. Bo co się stało? Czemu ja na nimi przeskoczyłem? Albo na nim przeskoczyłem, albo na nich przejechałem. Jedno i drugie dziwnie niemożliwe. Ale wy macie kiepską armię. Macie przynajmniej tą piechotę, bo kawalerię to macie niezłą. Siema. O, tu gość jakiś ucieka, to trzeba go dopaść. Chodź. Jak atakujesz chłopów, to byłeś taki mądry, ale teraz jakoś nie.
Będziemy bronili naszych chłopów. No. Dawać, dawać. I udało się wygrać. Bardzo fajnie. Nie martw się, panie. Ślewę wbiłem. Weźmiemy wszystko na siłę. Broń dwuręczną. No dobra. Teraz tak. Może w Lwowie ktoś jest. Jest ty coś zawiesza czarne? Się go zapytamy. Czy może wie, gdzie jest nasz król? Halo, halo, ziomek. Zbyszko z Bogdańca. Dobra. I zapytać. Na wojnie. Okej. Teraz tak, chcę ciebie zapytać. Królowa Sergio. Powiem gdzieś nie koło Warszawy, a kieruję się do Krakowa. No dobra. To skoro jest koło Warszawy, to tutaj go jest król Jagiełło. To jest Jagiełło? Czy my się znamy? Jestem Zbyszko z Bogdańca, do usług panie. Jestem król Jagiełło. O co chodzi? No dobra. Panie, przybywam, aby przyznać ci wierność i zostać strażnikiem twojego honoru. Jeszcze nie chcę mnie przyjąć, ja to dziad. Ja mu zamek zdobywam. Ja tu dwie bitwy już wygrałem. On nie chce mnie przyjąć, no widzicie, no. Jaki wybredny. Dobra, pojadę do tej, do Warszawy i sobie jeszcze na tawernę będę jakieś wojska. Weźmy kuszników. Może nie są idealną armią, ale tani są. I do Krakowa też zajedziemy. Jak możemy nie chcieć jeszcze? A to może. Po prostu jednak. I tak pójdziemy. No zobaczmy z tą mapę, może coś jeszcze jest ciekawego. No tu są jeszcze jakieś państewka. Dobra, trudno. My jesteśmy wierni Polsce i bierzemy dalej. Ile mogę żołnierzy? 54, no to lecimy na Gdańsk. Może nie będzie moim. Może nie będzie mój, ale. Gdańsk to Gdańsk. I znowu was wyłażę przeciwko mojemu szturmowi. Halo, znowu macie goście z jakąś świecącą zbroją? Chyba nie mają. O kurczę. O, ale mają, dobra. Jak można zdobywać 0 punktów obrażeń? Dobra, nie wiem. Dawać, wbijamy w nich. No to jakieś chłopki, nie wiem. Ale macie piękne stroje, dobra. No, wojsko krzyżackie to mam dopiero, armię nie zło. Dobra, trzeba jakiś mały mieczek. Nie ma miejsca, żeby robić jakieś wielkie zamachy. Dawać. Niszczymy tych typów. I do ataku sobie idźcie już sami dziś. Ja biorę wielki mieczor. I ukatrupię tego typa. Siema. No.
I się udało. A teraz prowadzimy ludzi do szturmu. Spróbuję mi tym razem nie dać Gdańska. A się wkurzę. Spróbujemy może tym razem Gdańsk jednak. Będzie mój. Jak nie, to już. To się obrażę. Dobra, do ataku wbijamy tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Do ataku. Będziemy się tu bronić. Znaczy, oni się będą bronić, a my będziemy atakować. Może po zdobyciu Gdańska okaże się dobrym wasalem. Bo jak nie, to nie. To nie wiem. Tym razem już powiem, jak chcieć do swojego grona rycerzy. O. Na dół. Dobra, powiedzcie, jak skończycie. I tu jeszcze Gdańsk podpalili. Aj, aj, aj. No, kończycie tam. A, bo się tu respią, dobra. Się chociaż przesuńcie. Kolejna jakaś gruba bubla się do niej wpycha. Z drogi śledzie, bo tu Brixior jedzie zdobywać Gdańsk. Dobra. I bierzemy wielki mieczor i lecimy. Siema, 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 siema. Z nim tam już sobie poradzicie, ja tu wbijam na wieżę. I też już tutaj walczę. Do ataku! Drogi śledzia... O! Aha! Dawać, dawać! Aha! Siema, siema, siema! Pa, pa! Ej, to ma być moje miasto, okej? Okay? Macie... stąd iść. O. I się udało wygrać. No i znowu nie proszę nagrody. Tu
Mój zamek, jasne, to ma być teraz mój zamek. Co wy tu robicie? Aha. Ale czekam sobie tutaj przez jakiś czas. A tam. Tu na Gdańsk. W ogóle? Jak poszło z tym zamkiem, który tutaj jest? No też nie widzę, żeby to się z nim stało w sumie. Oho, oblegają Gdańsk. No to będziemy walczyć. I chyba sobie na tym skończymy ten film. Jak już obronimy ten Gdańsk. Dołączyć do bitwy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nasze miasto. Bo ja tu zdobyłem. Chodźcie, wyleszcie. Do ataku, niszczymy wroga. Chodźcie tu grube bulby, mój Gdańsk chcecie przejąć, a nie ma takiej możliwości w ogóle. No co? Co? To jest moje miasto od dzisiaj. Do ataku. Do ataku, niszczymy wroga. A idźcie sobie, to jest mój Gdańsk. To co, robimy cięcie? I zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. O, to robię cięcie. Dobra, moi drodzy. Świecie ten dzień, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i czołem.